Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie, i dzisiaj zobaczymy najbardziej epickie pojedynki, słuchajcie, w świecie FNF, jakie, słuchajcie, miały miejsce, więc dzisiaj naprawdę będą mega epickie pojedynki, które, słuchajcie, koniecznie musicie zobaczyć, jeżeli w ogóle, moi drodzy, znacie FNF. W każdym razie pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę, suba, dzwonkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, który pojedynek się najbardziej podoba, czyli jaki pojedynek, słuchajcie, wam się najbardziej podoba i według was jest najbardziej epicki. W każdym razie, na samym początku, słuchajcie, mamy tutaj boyfriend, słuchajcie, ze złą Sky chyba walczy, zobaczcie. Mamy tutaj boyfrienda, który przekreśla, słuchajcie, ich związek i mówi, że no sorry Sky, ale wiem, że jesteś zła, ale ja tylko będę, słuchajcie, z girlfriend. I mamy tutaj też, słuchajcie, aha, okazało się, że boyfriend to jest w ogóle kto inny, dobra. Aha, dobra, słuchajcie, moi drodzy, czyli okazuje się, że w ogóle te postacie, słuchajcie, zmieniają własne postacie. W każdym razie, moi drodzy, Sky jest jakaś przerażona, naprawdę. Mam tutaj Garcelo, który, słuchajcie, też dołącza się do bitwy. I mamy tutaj, słuchajcie, siostrę Senpaya, albo jego dziewczynę. W każdym razie mamy tutaj, oho, Senpaya z przemalowanymi, słuchajcie, włosami. I mamy girlfriend, która jest cały czas przybita, słuchajcie, do muru, zobaczcie. Ale udało jej się uwolnić. I mamy tutaj, słuchajcie, też tą Sky, która jest, słuchajcie, strasznie zła i chyba walczy na każdego. Mamy tutaj też, słuchajcie, mamę girlfriend wcześniej. I słuchajcie, mamy tutaj chyba Sky zwykłą albo Miku. I mamy, słuchajcie, tutaj kogo? Kto to jest? Jakiś królik? Co to jest? Co tu robi królik? Co tu robi, moi drodzy, Luka? Co jest grane? A to co to jest w ogóle? Słuchajcie, nie. Oho, mam tutaj chyba Skida albo kogoś innego, moi drodzy. Mamy Whittiego wreszcie, który dosłownie dostał, słuchajcie, Rage'a. W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj... Kto to jest? Jeju, słuchajcie, to jakieś postacie chyba z modów. O, zobaczcie, Sky dzwoni na policję. A nie, to ktoś inny dzwoni, słuchajcie, na policję. O, zobaczcie, jest już normalna. To jest chyba Miku już, zobaczcie. No i proszę, mam tutaj Hexa, który, słuchajcie, wjeżdża swoim monitorem. I mamy, moi drodzy, tutaj w sumie nawet nie wiem kogo, ale jakiś mini Senpai. W ogóle napiszcie w komentarzu, kto to jest, słuchajcie, bo się nie znam tych postaci, słuchajcie, z modów. W każdym razie, moi drodzy, zdaje się, że Kałacha ma, zobaczcie. Jakaś taka, nie wiem kto to jest, ale ma Kałacha, zobaczcie. I mamy tutaj wreszcie tego, o wiem, to jest Tabi, słuchajcie, mamy tutaj Tabiego, czyli szkieleta. Zobaczcie, którego zabiła chyba girlfriend bodajże, która jest oczywiście demonem, bo rodzice girlfriend są demonami, więc girlfriend jest, słuchajcie, też demonem, jakby nie patrzeć. No i moi drodzy, Sky chyba przegrała, zobaczcie. No dobra, mamy tutaj, słuchajcie, Tankmana, który ma problem do boyfrienda i girlfriend, zobaczcie. Tankman razem ze swoją całą armią, a tutaj boyfriend stara się bronić, słuchajcie, swojej dziewczyny i mówi Tankmanowi, że nie ma tak łatwo, ale tutaj Pico wchodzi do akcji i walczy z Tankmanem. Zobaczcie, jak ich wystrzeliwuje, zobaczcie. Dobry Pico, zobaczcie, jak ich załatwił. Pico mocarz, słuchajcie, dobry Pico. I się zamienił, słuchajcie, w Rówa. I teraz Pico jest, słuchajcie, Rówem. Spoko, moi drodzy. A teraz jesteście w ogóle kimś innym, co jest? Zobaczcie, i teraz jest, moi drodzy, wielkim... Co to jest Tabi jednak, zobaczcie, okazało się, że to jest Tabi, który wsiadł na wielkiego robota, zobaczcie, który wygląda jakby był jakimś gigaheksem, tylko trochę z innym wyświetlaczem. No i słuchajcie, Tabi się nagle zamienił, słuchajcie, w kogo? Kto to jest, słuchajcie, moi drodzy? To nie jest Pump ani Skid, ale co to? Czy wy widzieliście miny girlfriend i boyfriend? To było dziwne. W każdym razie, moi drodzy, to jest chyba Pump jakiś, no nie wiem, słuchajcie, napiszcie, kto to jest w komentarzu. No i mamy Trickiego, słuchajcie, Trickiego jeszcze zwykłego, jeszcze nie demona Trickiego, słuchajcie, który jeszcze nie wylazł jako demon, zobaczcie, ale chyba wykrakałem, jest teraz Tricky, faza 3, zobaczcie, demon Tricky, który teraz, słuchajcie, walczy z boyfriendem, ale jednak to jest, słuchajcie, mama girlfriend, która ma też jakiś problem do boyfrienda, zobaczcie. Biedny boyfriend, wszyscy mają do niego jakiś problem, słuchajcie. No i teraz w aucie kto siedzi? Pico! Zobaczcie, moi drodzy, Pico wszystkich powystrzelał w aucie, ale boyfriend jest jakiś, słuchajcie, zakłopotany. No i Pico, słuchajcie, wyszedł. No i boyfriend do niego leci, macha mu, siema Pico, ale jest, słuchajcie, Rówem Pico. No i już nie ma tak kolorowo, słuchajcie. Rów teraz, słuchajcie, strzela sobie tutaj do boyfrienda. Ale zobaczcie, na fajnie jest girlfriend. Ona sobie siedzi na głośniku i tylko myśli sobie, oj, ale ma mój chłopak problem duży. No właśnie, zaraz mu, słuchajcie, pomóc. W każdym razie, dobra, mam tutaj tego Tabiego, który dalej, słuchajcie, próbuje wygrać. I wysadził właśnie głośniki girlfriend, ale girlfriend, słuchajcie, oberwał jakimiś odłamkami. I mamy, słuchajcie, tutaj Trickiego, faza 3, zobaczcie, mamy Trickiego, który, słuchajcie, pędzi na boyfrienda. Ale girlfriend, zobaczcie, odpaliła, słuchajcie, swoją demoniczną część i poleciała i pokonała, słuchajcie, Trickiego bardzo ładnie. I mamy tutaj, słuchajcie, Whittiego i w sumie nie wiem, kto to jest. To napiszcie w komentarzu, słuchajcie, kto to jest. W każdym razie Whitty zdaje się, że tutaj dyskutuje sobie z nią i ma jakiś problem. I słuchajcie, moi drodzy, już nie ma problemu. O, jest Selever, słuchajcie, znaczy, przepraszam, Servente, przepraszam. Zakonnica Servente. I mam tutaj Rówa chyba z lodem, zobaczcie. Z jakimś, słuchajcie, nie wiem, jakimś Big Milkiem chyba. O, mamy tutaj, kto to jest? To jest ta dziewczyna Pico, zobaczcie.
która widzi boyfrienda i girlfriend, którzy sobie słodko idą. I chyba jej się to nie podoba, bo jest chyba zazdrosna, ale mam tutaj Tabiego, słuchajcie. Tabi w ogóle jako furorę dzisiaj robi, ile go w ogóle jest. A girlfriend pokazuje, że zobacz boyfriend, zobacz, się tutaj nawalają, zobacz boyfriend, ale jaja, nawalają się tutaj. I mamy tutaj, kto to jest, jakiś Bendy? Nie, to nie jest, słuchajcie, Bendy. Ale kto to jest, słuchajcie? Kto to jest, słuchajcie? To jest Garcelo oczywiście. W każdym razie, moi drodzy, zdaje się, że ten ktoś chyba też nie lubi Garcela. O, zobaczcie, mamy tutaj Selever. Tak, to jest, słuchajcie, Selever chyba. No i mamy, moi drodzy, ale to jest słodka piosenka. To jest jakaś taka słodka wieczorna piosenka, słuchajcie. To nie jest jakiś super pojedynek. O, impostor! Zobaczcie, musiał być impostor. Jakby, słuchajcie, jakby dzień bez impostora jest dniem straconym. W każdym razie jest to chyba jedna z takich słodszych piosenek troszeczkę. Taka spokojna, zobaczcie. Sobie tutaj, słuchajcie, walczą. Bez żadnych tutaj urazów czy czegoś. Tak, słuchajcie, na spokojnie. O, mam, słuchajcie, tutaj tego koszykarza kudłatego wreszcie. Ale to jest taka spokojna piosenka, zobaczcie. Się rakietu, słuchajcie, jest tenisistą, a nie koszykarzem. No i mamy tutaj chyba jakiś... Kto to jest? Kto to jest? Co to są za ludzie, słuchajcie? Kto to jest? Napiszcie w komentarzu. Oho, mamy tutaj chyba Miku. Albo Sky, zobacz, chyba Miku, bo włosy ma inne. Mamy, słuchajcie, tutaj Hexa, który wyświetla sobie coś na tym ekranie. I Senpai'a ze swoją dziewczyną chyba, albo siostrą, nie wiem w sumie co to jest. Dobra, w każdym razie Senpai przynajmniej już nie podrywa girlfriend, więc o tyle jest dobrze, że przynajmniej nie ma przez niego problemu póki co. Oj, mam tutaj rodziców girlfriend, którzy coś śpiewają tutaj, żeby boyfriend dał jej wreszcie spokój, bo jest demonem ich córka, a nie jakąś słodką dziewczyną boyfrienda, słuchajcie. No i sobie odjeżdżają. O, jak słodko w wagoniku. Słuchajcie, to był słodki pojedynek. A teraz mamy, słuchajcie, uwaga, walkę na kosza z Hexem. Ale w ogóle jak Hex gra w kosza, zobaczcie, co jest grane. Zły team. Ja go załatwię, zobaczcie, wow. No i teraz, zobaczcie, Hex się odpala. Oho, mamy tutaj boyfrienda, który też się dołącza, zobaczcie. I mamy tutaj, zobaczcie, co tu robi świnia z Angry Birdsów. Co ona tutaj robi, ej. Co tu robi świnka z Angry Birdsów? Jeśli tylko Angry Birds, jeśli tylko ich tu brakowało. Jeju, moi drodzy, naprawdę, Horstrom, co ty tutaj dajesz? Ale spoko, spoko są, naprawdę są spoko. Mamy tutaj, słuchajcie, chyba Miku. Albo Sky? Ja już mylę, słuchajcie, starsze te dwie postacie. I mamy tutaj, moi drodzy, jakiegoś zombie, jakiegoś napromieniowanego, nie wiem w sumie kogo. I mamy tutaj chyba kudłatego, który sobie śpiewa i właśnie summonuje jakiś wielki portal. I mamy tutaj, słuchajcie, nie wiem w sumie kogo. Ale mamy Kruka, zobaczcie, Kruk tu jest. Tak, jak ten, słuchajcie, jest Brawl Stars zupełnie. O, i tu jest ten Misio, zobaczcie, ten Misio, jakiś Misio Yogi, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest Misio Yogi, ale nie wiem, kto to jest. A to kto jest, zobaczcie? Jakiś, słuchajcie, nie wiem, czy to jest jakaś siostra girlfriend, czy może jakaś jej koleżanka. Zobaczcie, mamy tutaj z gitarką. Ktoś sobie tutaj śpiewa. Jakoś taki mały FNF-owy ten pojedynek, zobaczcie akurat. O, zobaczcie, mam boyfrienda, jak on nawala w kompa, zobaczcie. Jakiś progracz, naprawdę, boyfriend. Jakiś, słuchajcie, może w Lola, czy coś mu nie idzie. Oho, i teraz lecą przez ten portal. Mamy tutaj chyba ludzi z Minecrafta, czy to był Steve i jakiś jego kolega. I mamy tutaj Friday Funky, zobaczcie. Mamy Tabiego, mamy tutaj Skida, mamy Senpai'a. Mamy tutaj wszystkie praktycznie postaci, zobaczcie, po kolei. Mamy Selever. Mamy tutaj Sarwentę. Zobaczcie, jest jakiś zombiaka nawet jakiegoś mamy. I tak, man, jest jakaś grupowa walka, zobaczcie. Ktoś się musiał ostro podpaść. Mamy tutaj Hexa, który, zobaczcie, który wczuł się mega w rytm. I się trochę zaciął chyba. W każdym razie mamy też Whitiego, który odpowiada Hexowi. Zobaczcie, ten pojedynek też jest spoko, ale nie jest taki dynamiczny, moi drodzy. On jest taki spoko, w miarę taki wolniejszy. O, i girlfriend z boyfriendem sobie siedzą, zobaczcie, róże przyniósł ze swojej dziewczyny boyfriend. No i zobaczcie, a tutaj Hexi i Garcelo się śmieją. Zobaczcie, o. I teraz zobaczcie, z kim walczy boyfriend. Mamy tutaj, słuchajcie, całe dwa gangi walczące ze sobą. Zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś gościa, który mega dziwnie wygląda. I boyfrienda, tylko słuchajcie, kto tutaj z kim walczy w końcu, tylko ja się pogubiłem. Okej, okay, mamy tutaj... Ojeju, ja pamiętam, piszcie mi, jak ona się nazywa, słuchajcie, piszcie w komentarzach, jak ona się nazywa, bo już się zapomniałem. Mamy tutaj Whitiego, który oczywiście wybuchnie. No i teraz mamy tutaj pół złego, pół dobrego, Ruvo, Sarvento, boyfrienda. Czyli słuchajcie, jakieś połączenie wszystkich postaci, jakie istnieją chyba. Oj, mamy tutaj Garcelo, słuchajcie, który sobie popala. W każdym razie, słuchajcie, Garcelo to jest taki wychillowany totalnie. Mamy tutaj, słuchajcie, ojca girlfriend. Mamy tutaj tego,
Nie, to nie jest, słuchajcie, chyba pump, bo jest taki zastraszony na pumpa, bo pump to jest, słuchajcie, taki słodziak mały. O, mamy tutaj, słuchajcie, rówa. Mamy trikiego, który jest jeszcze się dobrym trikiem. I kudłaty! Ale słuchajcie, czemu do FNF wsadzili kudłatego, słuchajcie? Ja wiem, że jakiś mod, ale wytłumaczcie mi w komentarzu, czemu kudłatego akurat? Czemu akurat kudłatego wsadzili do FNF? Czemu nie inną postać? Oho, to jest jakiś... To jest jakiś mój drodzy, jakiś goblino... Goblino ork, słuchajcie. No i Tachman przyjeżdża, mamy tutaj Tabiego, który chyba szuka problemu. No i Tachman, słuchajcie, wjechał tutaj na potęgę. No i słuchajcie, nie, tak być dalej nie może. Tankman, słuchajcie, odpala swoje działa i strzela, i zobaczmy. No i moi drodzy, mam tutaj boyfrienda w szkole. O, zobaczcie, chcę sobie usiąść. I to jest, słuchajcie, szkoła FNF. A nie, to nie jest szkoła FNF, sorry, to dom. Myślałem, że to szkoła. W każdym razie on nie oberwał, biedny boyfriend. O tak, przepraszam, że wszedł jej w kanapę. W każdym razie, moi drodzy, oho, coś jest obrażona na niego, zobaczcie. O. I teraz ona mówi, że to jest ten boyfriend z tej grupy śpiewającej, która jest sławna. W każdym razie chyba podziwia go, zobaczcie. Jej, to jest on, to jest ten wspaniały boyfriend. Oho. O, podłącza, głośnik. I gitarka. I sobie śpiewają coś, o, jakieś słodkie melodie. Gdzie jest Evil Tricky? Jeju, co się z nią dzieje? Co jest z nią nie tak, zobaczcie, już chciałem powiedzieć słodkie melodie. Co to jest za postać, zobaczcie, kolejna jakaś nawiedzona. Naprawdę, oni wszyscy się stają jakimiś dziwnymi. Może to jest kolejna jakaś dziewczyna demon. Zobaczcie, kto to w ogóle jest. W każdym razie jakaś szalona, a zobaczcie, Witty do niej przychodzi z kwiatami. Witty to jest może jej chłopak, czy coś, zobaczcie w ogóle. W każdym razie, oho, zobaczymy zaraz. Ale już się troszkę spokojniej. Oho. No i teraz, słuchajcie, dojeżdża boyfrienda. Ona dojedzie boyfrienda, zobaczcie. Podgłaśnia na maksa, okazuje się teraz gwiazdą rocka. Że jest, słuchajcie, jakąś ukrytą postacią w ogóle. Zobaczcie, mam tutaj girlfriend, która chyba się też przygląda temu wszystkiemu. A ona odleciała z gitarą do sufitu, fajnie. A tata, girlfriend i mama nie mogą spać, zobaczcie, demony. O, zobaczcie, mam tutaj Henka i Trykiego, który robi grilla, co jest? Czemu Tryki gotuje na grillu i się wkurzył? Nie, słuchajcie, co jest tutaj grane, naprawdę, nie. Co jest grane, słuchajcie, boyfriend też nie wytrzymuje tego śpiewu. Jak ona musi koszmarnie, słuchajcie, śpiewać. Dobra, w każdym razie coś jest chyba z nią nie tak. Oho. No i się ktoś wreszcie wkurzył. No i tyle tego było, słuchajcie. Zabierają gitarę i tyle. W każdym razie, moi drodzy, były naprawdę mega szalone i dziwne pojedynki. W każdym razie napiszcie koniecznie w komentarzu, który z nich się najbardziej podobał. Oraz koniecznie, moi drodzy, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnajcie, cześć, papa, jelo.